drogą wojewódzką numer 366. Jadę teraz przez miejscowość Kowary koło Karpacza. Tutaj chyba jest droga do rynku. Przejazd kolejowy. Bez zapór, bez stopa. Aha, tutaj tylko taka bocznica jest. Jakaś pozostałość po tym, że kiedyś tutaj pociąg jeździł. Ja powiem tak, w tych okolicach jestem pierwszy raz. Jak już mówiłem, jesteśmy na przedmieściach w zasadzie Karpacza. I tutaj w Kowarach ruch spory. Porównując, można go porównać w poniekąd do Poronina, gdzie jeszcze nie jest się w Zakopanem, a już odczuwa się ruch jak w Zakopanem. Tutaj w Kowarach poniekąd jest podobnie. Jeszcze się nie jest w Karpaczu, a już się odczuwa spory ruch. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, mam taki zwężony wiadukt. Nie mam znaku, kto tutaj komu ustępuje. Jest szeroko, więc dwa auta tutaj powinny się zmieścić, aby się wyminąć. Natomiast no co, jeśli tutaj jechałoby no jakiś, powiedzmy, busik, dwa busiki się spotkają, myślę, że warto by to miejsce w jakiś tam sposób doznakować, aby to wszystko było tutaj jasne, tak w 100%.